Witajcie. Kolejny czwartek, kolejne nagranie i zdecydowanie zaakcentuję to słowo. Dziś nie będziemy nagrywać na żywo. Nagrywałyśmy tydzień wcześniej, zaraz po nagraniu naszego absolwenta, czyli Mateusza Leszka. Dziś będziemy korzystać już powoli z tego, że niedługo wybieramy się na urlopy, więc postaramy się nie zniknąć nadal z wizji, ale będziemy jak najbardziej uczestniczyć w Waszym życiu, więc będziemy pojawiać się na profilach facebookowych. Dziś nie damy Wam możliwości czatowania z nami na żywo, ale jeżeli pojawią się Bo jesteśmy na pytania. wakacjach, po prostu. Nie, po prostu prawda jest taka, jak już mam być uczciwa, to Agnieszka jest na wakacjach, a my ustaliłyśmy obie razem, ponieważ nie chce jesteśmy by zgodne. ze mnie, Znaczy ja bez jej bym może i chciała, ale ona jest przerażona, że jak ja pójdę na urlop, to nie jestem no przerażona, może też nie bym da sobie dała rady. radę, No no, ale dobrze. jakoś tak w duecie jest Tak, jest nam łatwiej. zdecydowanie łatwiej, przyjemniej, reprezentujemy w całości nasz dział promocji i wtedy zdecydowanie, czego ja nie dopowiem, to Aga dopowie, a czego Aga nie A dopowie, co to to ja jej było? skoczę w zdanie. To już tak wakacyjnie. A to był A to jest standardowy. tak zwany uciech przed urlopem. Tak, jak najbardziej tak. Więc na deser w wersji nagrania zostawiliśmy sobie naszego dzisiejszego gościa. Tak jak wspomniałam, dzisiaj sobie nie poczatujemy, ale jeżeli zadacie pytania i coś Was To odpowiemy. interesuje, to, że my odpowiemy, to jest jedno, ale też poprosimy naszego gościa, żeby w razie czego udzielił już takich stricte bardzo interesujących, intrygujących odpowiedzi na te pytania. Co ważne, jak zawsze zachęcamy do udostępniania, bo kandydaci na studia, tym razem na studia z zakresu pielęgniarstwa, czyli kierunek pielęgniarstwa. Jeżeli jesteście zainteresowani tym kierunkiem, to jak najbardziej zapraszamy do oglądania, bo będzie się, myślę, że mega ciekawie. A zwłaszcza dla kandydatów z obszaru, znaczy z Jeżeli miejscowości chodzi Krotoszyn. O. o naszą filię w Krotoszynie, nie, ale o tym za chwileczkę. Pozwolę sobie najpierw Przedstawić gość. przywitać się z naszym gościem. Kasiu, gorąco Cię witamy. Cześć. Witam, cześć. No więc jeżeli już mnie namawiasz, nagabujesz do tego, żebym przywitała i jednak opowiedziała co nieco o naszym gościu. Mam nadzieję, że nic nie przekręcę. Postaram się przeczytać krótką notę naszej dzisiejszej gwiazdy, naszego dzisiejszego gościa. Po drugiej stronie ekranu siedzi z nami dzisiaj doktor nauk o zdrowiu Katarzyna Plagens-Rottmann. Więc Kasiu, jeszcze raz witamy. Witam, Pani cześć. doktor jest wykładowcą akademickim, jednocześnie położną, również specjalistką w zakresie pielęgniarstwa ginekologicznego. Jest, powiedzmy, że w murach naszej uczelni pracuje od kilku lat, ale także jest wieloletnim wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Medycznym imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaję. Poznaniu oraz, tak jak już wcześniej wspomniałem, w naszej uczelni. Jest jednocześnie autorką i współautorką wielu publikacji naukowych w dziedzinie onkologii, ginekologii oraz współautorką monografii podstaw pielęgniarstwa. Także, co warto wspomnieć, jest redaktorem tematycznym w czasopiśmie Pielęgniarstwo Polskie, redaktorem naukowym w Farmaekonomice Szpitalnej oraz recenzentem dla polskich i zagranicznych czasopism naukowych, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Położnych oraz Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych prywatnie, co już wiemy, bo wiemy, że Kasia się szykuje na pewien wyjazd. Prywatnie jest miłośniczką koni. Ja jeszcze czytam, że jest również dyrektorem naszej filii naszej uczelni w Krotoszynie. Dokładnie tak. A co do filii, to myślę, że już warto wspomnieć. Jakiś czas temu, a właściwie w lutym, świętowaliśmy to, że udało nam się otworzyć filię w Krotoszynie. I tutaj myślę, że zdecydowanie mogę skierować już pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o tą filię, uczelnię i właśnie o kierunek pielęgniarstwo. Więc Kasiu, czy możesz nam coś więcej powiedzieć i naszym kandydatom, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, jeżeli chodzi o filię w Krotoszynie? Oczywiście, ja tylko jeszcze bym dodała, że tak naprawdę oprócz tego wszystkiego, co tutaj powiedziałyście, bym jeszcze dodała, że jestem szczęśliwą mamą i też szczęśliwą żoną. Tak, jak najbardziej. Pozdrawiamy rodzinę. Tak, a wracając do Waszego pytania, w dniu 17 stycznia 2020 roku, oczywiście decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie otrzymała te upragnione i wyczekiwane uprawnienia do prowadzenia właśnie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo. Jak wspomniałyście, uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego miało miejsce 21 lutego.
Natomiast 3 dni później, 24 lutego, rozpoczęły się w murach naszej uczelni pierwsze zajęcia dla studentów. Cóż mogę jeszcze dodać? Ten program studiów stacjonarnych obejmuje kształcenie przedmiotowe w zakresie różnych nauk i tak naprawdę w zakresie tych nauk podstawowych to, co studenci przyswajają, to jest wiedza na przykład z anatomii, z fizjologii, na przykład z genetyki czy z farmakologii, między oczywiście innymi. W zakresie nauk społecznych student poznaje podstawy na przykład psychologii, socjologii, pedagogiki, czy również poznaje lub kształtuje dalej swój język angielski, który jest realizowany przez okres 2 lat. Natomiast w zakresie nauk podstaw opieki pielęgniarskiej student przyswaja wiedzę z zakresu podstaw pielęgniarstwa. Są to zajęcia na pracowniach praktyki pielęgniarskiej, które są bardzo mile wspominane, bardzo fajnie realizowane w zakresie promocji zdrowia czy podstawowej opieki zdrowotnej. I to chyba na co najbardziej studenci czekają na początku tutaj swojego kształcenia, to są te nauki w zakresie opieki specjalistycznej, czyli tutaj w zakresie pediatrii, na przykład pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego, mojego ukochanego przedmiotu z racji mojego wykształcenia, czyli położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego, ale również studenci czekają na takie przedmioty jak chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, czy choroby wewnętrzne, czy na przykład pielęgniarstwo opieki długoterminowej. Kasia, dobrze wiesz, że aktualnie ten czas, w którym się znajdujemy, jest już troszeczkę skomplikowane, również jeżeli chodzi o same zajęcia, ponieważ nie oszukujmy się, ale ta sytuacja, która nas aktualnie spotyka, spowodowała, że musimy przeskoczyć troszeczkę inny tryb nauczania. Więc czy mogłabyś powiedzieć, jak wyglądają aktualnie zajęcia w filii uczelni w Krotoszynie, ze względu właśnie na te obostrzenia i powiedzmy te zmiany, które się pojawiły? Zmiany nas zostały tak naprawdę z dnia na dzień, ponieważ minister nauki i szkolnictwa wyższego podjął decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach, wszystkich uczelniach z dniem 12 marca. I tak naprawdę do tej organizacji oraz realizacji tego procesu kształcenia wykorzystujemy metody i techniki kształcenia na odległość. W naszej uczelni wszystkie te zajęcia przewidziane w programie kształcenia, takie jak na przykład wykłady, seminaria, możemy i prowadzimy przez platformę Moodle. Oczywiście musimy też pamiętać, że posiadamy jeszcze przeróżne aplikacje, które w dzisiejszych czasach nam bardzo ułatwiają też kontakt ze studentem, czyli tutaj aplikacje czy Zoom, czy Teams, dzięki którym możemy komunikować się ze studentem. Ale tutaj tak naprawdę możemy zadać sobie też pytanie, jak będą wyglądały te zajęcia, oczywiście po ustaniu tej pandemii, tak? Za czym my bardzo gorąco czekamy, tak? Wszystkie uczelnie, wszyscy wykładowcy akademiccy. Myślę, że studenci też. Studenci też czekają tak naprawdę na ten bezpośredni kontakt z wykładowcą akademickim, przede wszystkim w tych murach uczelni, bo to jest najbardziej istotne też dla studentów, z czego muszę też powiedzieć, że nasi studenci w Krotoszynie tak naprawdę poprzez platformę Moodle bardzo fajnie sobie radzili i muszę tu powiedzieć, że wszystkie egzaminy zdali pozytywnie. To rewelacja. Nasze gratulacje zdecydowanie dla studentów.
Tutaj rewelacje, a wspomniałaś Kasiu, że czekamy na to, aż to wszystko wróci do normalności. Czego mają się spodziewać studenci i przyszli studenci, jak już dotrą do nas i minie ten koronawirus i będziemy mogli odetchnąć, nie trzeba odzieć w maseczce, obostrzenia uciekły, możemy wrócić do murów uczelni i możemy wreszcie bezpośredni kontakt z wykładowcą nabyć. To jak będzie ta sytuacja wyglądała i jak będą wyglądały te zajęcia? Jesteś w stanie coś powiedzieć o nich? Co na nich czeka, no bo to jest ważne. My byłyśmy z Agnieszką w Krytoczynie, bardzo nas to cieszy. No, dzieli nas pewna odległość między Gniezdem a Krytoczynem, ale nie jest to żadna też bariera. Krytoczyn jest przede wszystkim dla tych, którzy są gdzieś bardziej z rejonu Krytoczyna i okolic. Z południowej też Wielkopolski. Tak, więc jak najbardziej trafiamy do nich. My widziałyśmy, zazdrościmy. Myślę, że zdecydowanie poziom jest wyrównany, jeżeli chodzi o sprzęt przeznaczony dla pielęgniarstwa. Naprawdę budynki wyglądają imponująco i sprzęt, który się tam znajduje, też imponująco, ale nasi kandydaci, którzy będą, czy rozważają opcję studiowania, nie wiedzą, jak tam jest, więc czy możesz, Kasiu, powiedzieć, czego mają się spodziewać? Czego mogą studenci się spodziewać? Na pewno fajnej atmosfery, ponieważ pracujemy, uczymy studentów w małych grupach, więc tutaj ta atmosfera też jest zdecydowanie fajna. Możemy tak naprawdę poznać się, bo tu nie ukrywam, że tak naprawdę prawie każdy student w Krotoszynie również pracuje zawodowo, więc również w placówkach medycznych, także też tutaj tak naprawdę nawet i czy na wykładach, czy na pracowniach, tak naprawdę ten student, ogólnie studenci mogą tutaj tak swoje doświadczenia wykorzystywać i tak naprawdę przez to też możemy jednak dużo się nauczyć, bo każdy pracuje w innej placówce i te doświadczenia pomiędzy studentami, które są przekazywane, są bardzo, bardzo fajne. Natomiast na pracowniach, no tutaj przy oczywiście pracy również tak studenta i nauczyciela, bo przecież uczelnia bez studenta, bez nauczyciela nie istnieje akademickiego. Tak naprawdę tutaj te pracownie, zajęcia na pracowni możemy tak długo te pewne czynności manualne ćwiczyć, aż po prostu studenci będą je mieli opanowane do perfekcji. Kasiu, takie proste pytanie, ale ono się wzięło stąd, że dostajemy takie zapytania na naszym koncie na Facebooku. Tak, ale to, co powiedziała też Kasia, bo ja ubiegnę twoje pytanie, ale Kasia wspomniała, że większość z naszych studentów pracuje. Pracuje. Więc przewróćmy trochę ten mit i powiedz nam, Kasiu, co? Kasiu? Kasiu, powiedz nam, ona jest co? Nie, nie, Kasiu, moje pytanie jest takie. Proste. Bardzo proste. W jakim trybie prowadzona jest nauka w Krotoszynie? Tak, dokładnie. Dlatego, że o to też pytają osoby dojrzałe wiekiem, że tak powiem. I teraz w jakim trybie one mogą studiować? Aktualnie zajęcia prowadzone są tylko i wyłącznie w trybie stacjonarnym, czyli dziennym. Ale da się to połączyć z pracą, tak jak wspomniałeś, bo studenci są pracujące. Oczywiście, da się to połączyć z pracą. Wychodzimy tutaj też naprzeciw studentom, więc ten plan dostosowujemy tak, żeby studenci mogli również tak podejmować pracę, jeśli ktoś jeszcze jej nie podjął, tak? A dla studentów, którzy już pracują, żeby również i mogli pracować i jednocześnie mogli studiować. Oczywiście tu to, co myślę, że należy wspomnieć, to ta ogólna liczba godzin w programie kształcenia według standardu najbardziej aktualnego z 2019 roku przewiduje 4720 godzin. W tym oczywiście mamy 1100 godzin zajęć praktycznych i 1200 praktyk zawodowych. Natomiast te liczby tak naprawdę mogą bardzo szokować na początku, ale pamiętajmy, że przecież tak tutaj studiujemy przez 3 lata i da się połączyć przy takiej liczbie godzin, da się połączyć
pracę i również studiowanie. I to, co ważne, no, absolwenci kierunku pielęgniarstwo kończą studia z tytułem licencjata i mogą kontynuować naukę również potem na studiach magisterskich, czyli na studiach drugiego stopnia. To w takim razie, kto może kandydować na te studia pielęgniarskie? Chodzi mi o to, żeby to też wybrzmiało, że tak powiem. Czy są jakieś ograniczenia, czy nie ma tych ograniczeń? Jak ty to widzisz? Kandydatem na studia może być każdy. Każdy, kto posiada świadectwo dojrzałości, każda osoba, która interesuje się kierunkiem medycznym. Dobry wieczór, bo ja tak analizuję, przerywając też Kasi, bo widzę, że się śmiejesz z moich tików, dlatego, że ja sprawdzam, czy ja się łapię, bo jak najbardziej na razie z tego, co Kasia powiedziałaś, jak najbardziej wszystko spełnia, podaj mi kolejny warunek. I również każda osoba, która chce uczestniczyć w szeroko pojętym tym procesie terapeutycznym przy pacjencie. A czy ograniczenia wiekowe są? Nie ma. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, więc zapraszam wszystkich serdecznie. Ada zrobiła swoją wewnętrzną checklistę i odhaczyła. Wszystko się zgadza, aplikuje. Dobra. Czyli będziemy się widzieć. Sobie poradzić. Kasiu, już o tym wspomniałaś, ale też chciałabym doprecyzować to. Jak wygląda zaplecze dydaktyczne w naszej chwili w Krotoszynie? Jakbyś mogła troszeczkę wymienić, czym my tam dysponujemy? Czym my dysponujemy? Nasza uczelnia została wyposażona i posiadamy salę wykładową. Posiadamy salę komputerową, salon do języków obcych. Posiadamy również pracownię umiejętności pielęgniarskich. I myślę, że tutaj to będzie też taka niespodzianka dla studentów, której dotychczas nie było. Za chwilę ruszy taki mały remont, gdzie będzie również przystosowane miejsce pod aneks kuchenny dla studentów, również dla wykładowców, bo jednak tutaj no, spędzamy bardzo dużo tego czasu w murach naszej uczelni. I myślę, że to też będzie takie dobre miejsce, żeby gdzieś tam no, chwilę wypocząć i również no, tak naprawdę przygotować sobie gdzieś tam ten drobny posiłek. Tak, ale też nie możemy zapomnieć o tym, że tych sal pielęgniarskich to naprawdę jest więcej, żeby tutaj ktoś z nas, z ewentualnych słuchaczy nie pomyślał, że mamy jedną salę do umiejętności pielęgniarskich, to jest koniec, więcej nic nie ma, wszyscy będą się musieli tam męczyć. Tak, cztery sale naprawdę duże, przestronne, masa sprzętu. Sprzętu takiego, przy którym będzie można przeprowadzić jak najbardziej ćwiczenia, czyli nasze przyszłe pielęgniarki, absolwentki tutaj w Krotoszynie jak najbardziej tą wiedzę i umiejętności będą mogły nam zdobyć, ale same mury to nie wszystko, bo to też bardzo ważne. Powiedz nam proszę, gdzie nasi absolwenci, tylko nasi studenci będą mogli realizować praktyki, jeżeli chodzi o filię w Krotoszynie. Zajęcia praktyczne czy praktyki zawodowe mogą odbywać się w warunkach symulowanych, ale tu głównie to będą zajęcia praktyczne. Natomiast praktyki zawodowe będą realizowane w przedmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub zawarła porozumienia. Mogą to być oddziały internistyczne, mogą to być oddziały geriatryczne, chirurgiczne, pediatryczne, oczywiście ginekologiczne, czy oddział psychiatryczny intensywnej terapii, czy również gabinety podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiska, nauczania i wychowania oraz na przykład żłobki i hospicja. No to rewelacja. A powiedz nam jeszcze, bo takie pytanie też się pojawia, kto będzie albo kto właściwie prowadzi zajęcia na studiach w Krotoszynie? Jacy specjaliści, jacy wykładowcy? Wykłady, seminaria, ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną, profesorów, doktorów, magistrów pielęgniarstwa.
Odbywają się, tak jak już wspomniałyśmy wcześniej, w sali wykładowej, która jest wyposażona oczywiście też w nowoczesny sprzęt multimedialny. Ale to, co też wspomniałyście, uczelnia kładzie szczególny nacisk na ten praktyczny aspekt kształcenia, dlatego też większość zajęć odbywa się w szpitalach, również tak przez, gdzie studenci są pod opieką pielęgniarek położnych, które po prostu pracują w warunkach szpitalnych. A powiedz nam proszę, czy jeżeli mówimy o filii w Krotoszynie, to czy nasi studenci mogą liczyć na te same przywileje, na te same bonusy, profity, co studenci tutaj tej rodzimej powiedzmy siedziby uczelni, czyli PWSZ w Gnieźnie? Czy oni są traktowani może nieco gorzej i im się nic nie należy? Jak to wygląda? Gorzej. Ja chcę właśnie, żeby Kasia obaliła ten mit, bo my już wiemy, że wcale gorzej nie są traktowani, a wydaje mi się, że zdecydowanie bardzo wyjątkowo, ponieważ jest tam tworzona, tak jak wspomniałaś, też taka rodzinna, zgrana atmosfera, ze względu na to, że też staramy się, żeby ci studenci czuli się jak w domu, żeby mogli znaleźć tam miejsce i na naukę, i na przyjemności, i na praktyczny aspekt, ale nie ja mam odpowiedzieć na to pytanie, więc Kasiu, już ci nie wtrącam w zdanie. Powiedz mi proszę, co z tymi profitami, jak to wygląda? Wszyscy studenci są traktowani równie, czyli niezależnie czy studiuje w PWSZ Gniezno, czy filii Krotoszyn, ma prawo na przykład w ramach Erasmusa wyjazdu na studia, czy na przykład na praktyki zawodowe. I tu tak naprawdę w ramach tego Erasmusa jest to przecudowna okazja, żeby tak naprawdę poznać język, czy doskonalić, tak, znajomość języków, zwiedzać ciekawe miejsca, ale też poznać studentów, poznać i nowych studentów, poznać nową również kulturę. To, co ciekawe i to, co jest tak naprawdę też nowością dla studentów ostatniego roku, niezależnie czy to jest filia Krotoszyn, czy PWSZ Gniezno, została przygotowana propozycja dodatkowych kursów i szkoleń, na przykład w ramach języka angielskiego, które podnoszą te kompetencje zawodowe, i też będą zwiększać atrakcyjność kandydatów na przyszłym rynku pracy. I takim przykładem jest kurs poradnictwo zdrowotno-żywieniowe dla studentów trzeciego roku, po ukończeniu którego i oczywiście zdanym egzaminie pozytywnie, student uzyskuje tytuł doradcy zdrowotno-żywieniowego, czyli tak naprawdę dostaje dodatkowe uprawnienia, gdzie będzie tak naprawdę temu studentowi no, łatwiej też na rynku pracy. Kasia, ja teraz chciałam zapytać, co tobie? Chcemy ciebie pomęczyć, krótko mówiąc. Z perspektywy czasu, jakbyś miała to ocenić, dały studia pielęgniarskie. Co mi dały studia pielęgniarskie? Teraz pielęgniarka radzi przyszłym pielęgniarkom. Tak, na pewno możliwość korzystania z najbardziej aktualnej wiedzy, żeby zapewnić bezpieczeństwo przede wszystkim i wysoki poziom opieki nad pacjentem. Pozwoliło mi na udzielanie świadczeń w zakresie promowania czy zapobiegania chorobom. Pozwalają mi studia pielęgniarskie na sprawowanie szeroko pojętej, holistycznej opieki nad pacjentem, samodzielnie wykonywać zawód, organizować własną pracę, ale chyba to, co też najważniejsze, wspierać działalność społeczności lokalnej, oczywiście tą zdrowotną, profilaktyczną, na rzecz zdrowia i tu no, też mam szansę tak naprawdę pracować na tą rzecz zdrowia również w tej społeczności krotoszyńskiej. Bardzo nas to cieszy.
A powiedz mi jeszcze, Kasiu, co chciałabyś przekazać swoim studentom? Jakie wartości, może jakieś rady, wskazówki? Może ja bym trochę inaczej to powiedziała. Ja bym chciała przekazać przesłanie dla studentów, bo tak naprawdę to, co obserwujemy, to, co widzimy na co dzień, pojawia się taki trend bardzo niepokojący zamykania się na innych ludzi. I ja bym chciała zaszczepić w tych naszych przyszłych studentach, przyszłych absolwentach, tą chęć niesienia pomocy, tą otwartość wobec drugiej osoby. Myślę, że im więcej będzie takich osób wokół nas, tym tak naprawdę większa szansa, że to nasze życie będzie przyjemniejsze. Dlatego myślę, zachęcam wszystkich do podjęcia nauki w filii naszej uczelni, bo to, co jeszcze raz podkreślę, im więcej będzie osób otwartych na pomoc innych, tym myślę, że będzie piękniejszy świat wokół nas. Pięknie powiedziane, pięknie. To jest taki clue zawodu pielęgniarki, prawda? Tak. Być otwartym po prostu na drugiego człowieka, nie zamykać się, tym bardziej, że no, ostatni czas pokazał nam, że te pielęgniarki, no, bez nich tak naprawdę ta opieka, opieka medyczna i opieka nad pacjentem byłaby praktycznie niemożliwa i gdyby te pielęgniarki, które już pracują w zawodzie, pozamykały się, tak, i próbowały, że tak powiem, odciąć się od świata i nie pomagać innym, no mielibyśmy naprawdę mega problem, więc to jest taka też lekcja dla tych, którzy stoją też przed wyborem, że no, jeżeli chcemy mieć bezpośredni wpływ i kontakt, przede wszystkim wpływ na drugiego człowieka w tych kwestiach najbardziej takich prozaicznych, tej ochrony zdrowia i tej pomocy w stanach kryzysowych i stanach zdrowotnych, to tak naprawdę bycie pielęgniarzem czy pielęgniarką jest najlepszym rozwiązaniem, bo to też warto powiedzieć, no nie zamykamy się, broń Boże, na to, że możemy tylko i wyłącznie zatrudniać, czy też my jako uczelnia kształcić pielęgniarki, ale też pamiętamy o panach, więc dla was, panowie... Mamy kilku panów. Oczywiście, że tak, więc dla was, panowie, ten kierunek jak najbardziej też czeka, więc czekamy na panów, proszę się nie bać, to nic strasznego. Mamy jeszcze, myślę, że już ostatnie pytanka, bo nie chcemy Cię, Kasiu, też męczyć, szanujemy też Twój czas. Wiemy, że, znaczy w sumie to ja wiem, bo z perspektywy czasu ja wiem, że to nagranie poleci już w tym czasie, w którym Agnieszka będzie na urlopie, więc też ona już będzie sobie, naprawdę będzie sobie głęboko odpoczywać, a ja tylko sprawdzę, czy naprawdę to nagranie fajnie wygląda, więc będzie takie małe przeniesienie w czasie, więc no mamy, chyba jeszcze myślę, że już... jedno pytanie, myślę, bo już tak zbiorczo, że tak powiem, zapytam. Jest ono adresowane też do tegorocznych maturzystów, czyli dlaczego pielęgniarstwo w PWSZ Gniezno, ale w filii w Krotoszynie jest tak naprawdę dobrym pomysłem i kogo zapraszasz, Kasiu, na te studia? Studia w filii Krotoszyn, tak jak powiedziałaś, to jest bardzo dobry pomysł, bo to, co powiedziałam, jest rodzinna atmosfera, przecudowni wykładowcy, przecudowni studenci, którzy już u nas studiują. Poza tym można powiedzieć, że mamy wszędzie blisko. I myślę, że też osoby, z którymi studenci spotkają się w szpitalach, są to osoby, które są cudownymi osobami i myślę, że są osobami, które również będą nauczą czy pokażą, wskażą studentom tą dobrą drogę pójścia dalej. Super. Więc jak najbardziej myślę, że zapraszamy, bo teraz już typowo kandydaci do was. Niezależnie od tego, czy stoicie przed wyborem, znaczy inaczej, jeżeli ktokolwiek z was jest zdecydowany na to, albo świeci mu się taka mała lampeczka w głowie, że chciałabym być pielęgniarką lub chciałbym być pielęgniarzem, to niezależnie od tego, czy jest wam bliżej do Krotoszyna, czy do Gniezna,
chociaż dzisiejsze spotkanie było stricte a propos Krotoszyna, to Was serdecznie zapraszamy. Niezależnie od tego, czy wybierzecie Krotoszyn, czy wybierzecie Gniezno, będziecie naszym studentem, a my już gwarantujemy, że się Wami w taki sposób zaopiekujemy, że w przyszłości będziecie z wielką radością wykonywać ten zawód. Więc... Mało tego, oddajemy Was w profesjonalne ręce, o tak. czym dzisiaj mogliście się przekonać. A jedna z naszych wcześniejszych rozmówczyń wspominała też o Centrum Symulacji Medycznych, które będą w Gnieźnie. I myślę, że studenci z Krotoszyna też będą też nas będą odwiedzać. Również będą uczestniczyć w zajęciach. To będzie też dodatkowy, jak najbardziej dodatkowy profil, dodatkowa możliwość rozwoju. Więc kochani maturzyści, kochani kandydaci, serdecznie zapraszamy. Czekamy na Was. Czekamy na Was. Czekamy. Kasiu, mega dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Wspominając o tym, że naprawdę strasznie zazdroszczę Agnieszce tego, że za chwilę idzie na urlop, a właściwie w momencie, w którym to nagranie już płynie, to Agnieszka jest na urlopie, a ja sama, że tak powiem, w pocie czoła wykonuję tą przyjemną pracę. Oj, Adam, chyba sobie porozmawiamy po moim powrocie. To na pewno, ale jak już Agnieszka wróci, co do naszych następnych nagrań, zrobimy sobie malutką przerwę, zregenerujcie sobie proszę siły, nie będę zapowiadać następnego wywiadu, zaskoczymy Was w momencie, w którym pojawi się kolejny wywiad, nie będzie on w kolejny czwartek, ale pojawi się już niebawem, więc serdecznie zapraszamy do naszego oglądania. Ja będę podlinkowywać i podrzucać jeszcze raz dla przypomnienia wcześniejsze gdzieś tam nagrania. Ale będą się pojawiać informacje na fanpage'u, będziemy. Będą się pojawiać nieustannie nowe treści. I jesteśmy non-stop online, czyli jakby ktoś tak, miał trzymamy jakieś pytanie, kciuki też za wyniki matur, bo one będą już niebawem, więc czekamy maturzyści. Odbierzcie swoje wyniki matur i zapraszamy Was serdecznie do nas. Kasiu, udanego urlopu! Tak, zdecydowanie udanego urlopu. Studentom życzę miłych wakacji, kandydatom również i wszystkiego dobrego. Do miłego zobaczenia. My wracamy do Was już niebawem, więc trzymajcie się cieplutko. Kasiu, jeszcze raz dziękujemy. Pa, pa. Pozdrawiamy Was gorąco. Do miłego zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.